Proszę Państwa, z lekkim poślizgiem rozpoczynamy występ zespołu Testimonium z Katowic. Życzymy wszystkim dobrego odbioru. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie. Nazywamy się Testimonium. Testimonium znaczy świadectwo. I w ciągu 17 lat naszego istnienia, bo tyle liczy sobie zespół, zagraliśmy wiele, wiele set koncertów. Wszędzie, gdzie staramy się być potrzebni Panu Bogu, pomnażając nasze dane przez Niego talenty, wykorzystując różne środki artystyczne, aby ewangelizować. To jest nasza główna misja i główne zadanie. W Radomyślu jesteśmy po raz już kolejny, dzięki księdzu Marianowi, który nas już kolejny raz zaprosił. Ostatnio graliśmy tutaj 6 lat temu, być może ktoś był, być może nie. Zapraszamy na nasz koncert, który chcielibyśmy, aby się włączył właśnie w ten wspaniały diecezjalny piknik rodzinny i również w 8 lat konsekracji Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pocieszenia. Mszą Świętą rozpoczęliśmy, a teraz zapraszamy na nasz koncert i właśnie zaczniemy piosenką pod tytułem Sanktuarium Twoje, aby tak dopełnić owoców Mszy Świętej i aby przypomnieć sobie tę właśnie prawdę, że nie tylko te świątynie z cegły, ale również świątynia naszego ciała jest winna naszej uwagi temu, żebyśmy o nią dbali, tak jak dbamy o wnętrza sanktuariów, tak samo powinniśmy dbać o naszą duszę, nasze wnętrze, bo człowiek to nie tylko ciało, ładnie się ubieramy, ładnie wyglądamy, ale teraz kolej na naszą duszę. I o tym będziemy w czasie naszego koncertu mówić. Gdzieś jeszcze między wami jest moja żona Agnieszka, którą zapraszam. Jest już, tak, Agnieszka jest, to jest nasza solistka Gosia. Ja mam na imię Sebastian, zespół nazywa się Testimonium, pochodzimy z centrum Górnego Śląska, z miejscowości Leszczyny, obok Rybnika, 350 km. I cieszymy się, że możemy tu być po raz kolejny. Sanktuarium Twoje. Thank you.
Dziękuję bardzo. Kolejna piosenka nosi równie ciekawy tytuł, a mianowicie Lawina. Lawina przyda nam się, bo jest gorąco, ale to jest lawina nie taka śniegu, tylko lawina dobra. Zaczyna się od jednego drobnego gestu, a możemy się włączyć w wielką lawinę dobra. Proponuję, aby teraz może Agnieszka zachęciła Państwa do zapoczątkowania na początek tych już atrakcji festynowych lawiny dobra. Witam Was bardzo serdecznie. Mam właśnie propozycję, żeby zapoczątkować tu i teraz w Radomyślu lawinę dobra. Co trzeba zrobić? Prosta sprawa. Wystarczy uśmiechnąć się do sąsiada po prawej stronie, po lewej. Można się odwrócić, podać rękę, powiedzieć swoje imię, przedstawić się i to już jest nasza lawina dobra. Ale nie tylko tu, też tam na placu, przy stoliczkach też. Jak najbardziej zapraszamy Was do włączenia się w lawinę dobra, tu i teraz. Zapraszamy tutaj przed scenę zespół Testimonium, katolicki zespół ewangelizacyjny dla Państwa dzisiaj. A kolejna piosenka nosi tytuł Wypas. Nie trzeba mi nic i nie boję się. Pan Bóg po właściwych ścieżkach nie wiedzie. Jeśli stara się żyć dekalogiem, staram się żyć wartościami, to Pan Bóg na pewno moją drogę krętą czasem, bardzo krętą, wyprostuje. Wypas. Nie trzeba mi nic.
ciekawie. Liczę na więcej. Obrońca, ktoś kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. To tytuł naszej płyty, zarazem tytuł piosenki. Pan Bóg, pomimo naszych różnych upadków, pomimo tego, że czasem czujemy, że nie jesteśmy godni, czasem nawet mamy pretensje do samych siebie o różne rzeczy, Pan Bóg to widzi inaczej. Pan Bóg zna całe nasze życie, wszystkie uwarunkowania i tak naprawdę wszystko o nas wie nawet więcej niż my wiemy o sobie, tak mówi Pismo Święte. Piosenka Obrońca to jest piosenka o tym, że pomimo naszych różnych słabości, upadków, Pan Bóg nas dalej kocha i tylko Pan Bóg tak może kochać i tylko Pan Bóg wie, co znaczy słowo miłość. Dzień Dziecka i tak w nawiązaniu do tego piosenka Jak to jest? To jest chyba najczęstsze pytanie, które pada z ust dziecka. My w domu zostawiliśmy naszą pierworodną córeczkę Amelię Faustynę, która ma 2,5 roku ponad i już zaczyna bardzo wiele zadawać pytań. I dzieci mają tę przewagę nad dorosłymi, że o wiele rzeczy pytają. Im mamy więcej lat, tym już bardziej się trochę wstydzimy. A szczególnie jeśli sprawa dotyczy naszej wiary. Zobaczymy jakiś film, przeczytamy książkę, coś się nie zgadza z tym, co słyszymy w kościele, czego się uczyliśmy na katechezie i już ta wiara czasem się zaczyna chwiać, a wstyd nam się zapytać. Ta piosenka ma zachęcić nas do tego, żebyśmy pytali u źródeł, u księży, u katechetów, u osób, które żyją blisko Pana Boga, jak to jest naprawdę, co to wszystko znaczy. Bo każdy w życiu ma jakiegoś Boga, nie ma na świecie ludzi niewierzących. Każdy ma Boga albo Bożka w sercu. Kiedyś były bożki takie bardziej może rzeźbione, metalowe w starożytności, którym się kłaniano cielce, złote. Słyszymy o tym w Starym Testamencie, ale również i dzisiaj są bożki bardziej nowoczesne, bardziej elektroniczne może, które nam przeszkadzają w tej relacji z Panem Bogiem. Właśnie jak to jest, co to wszystko znaczy. Nie wstydźmy się, nie bójmy się pytać.
pytać, a szczególnie jeśli sprawa dotyczy naszej wiary. Przygotowaną dla Was taką małą niespodziankę. Wprawdzie konkursów i różnych atrakcji jest tu sporo, ale my chcemy zacząć od takiego malutkiego konkursu z nagrodami. Nagrody są, myślę, że fajne. Zasada jest prosta. Zadajemy trzy proste pytania. Każdy zada jedno z nas. Jeśli ktoś z Państwa zna odpowiedź, zapraszamy tutaj po schodkach na scenę, po odbiór nagrody. No i oczywiście wcześniej udzielenie odpowiedzi. Zapraszamy do konkursu. Moi kochani, no to moje pytanie brzmi, jesteśmy w tak pięknym miejscu i nie sposób wspomnieć o Matce Bożej w tym cudownym miejscu. Moje pytanie brzmi, kto mi wyjaśni, co to znaczy, ponieważ często spotykamy się z pewnym takim problemem, że nie rozumiemy tego znaczenia. Co to znaczy niepokalane poczęcie Matki Najświętszej. Czy ktoś by powiedział nam, zapraszam Ciebie, tu chłopczyk się zgłosił. Co to znaczy? Słyszymy to bardzo często, myślę, że każdy z nas na pewno wie, ale to może taka mała powtórka nam się przyda. Najpierw poproszę Ciebie, żebyś się przedstawił, powiedział skąd jest, ile masz lat, do której klasy chodzisz.
Nazywam się Rafał Pieruk, mieszkam w Jarosinie, mam 10 lat. A w której klasie jesteś? W czwartej. No pięknie. No to co twoim zdaniem oznacza niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny? Oznacza, że urodziła się ona bez grzechu. Oczywiście, bez grzechu pierworodnego urodziła się. No brawo, słuchajcie, z tym jest naprawdę problem troszkę. I dla kolegi tutaj wszystko o objawieniach fatimskich w formie quizu. Taka fajna książeczka z obrazkami, myślę, że ci się przyda. Wielkie brawo, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Może teraz ja. Jeżeli, Sebastian, wspomniałeś już o objawieniach fatimskich, to ja mam pytanie a propos tego tematu. W tym roku celebrujemy bardzo piękną rocznicę. Właśnie rocznicę objawień fatimskich. Którą? Dlaczego tak to teraz mocno świętujemy? Dlaczego tak dużo o tym mówimy? Która to jest rocznica objawień fatimskich? I o co z tymi objawieniami chodziło? Chodziło o to, że objawiała się Maria dzieciom. Jak miały na imię te dzieciaczki? Która rocznica i imiona dzieci? Zapraszam cię do nas. Możesz sobie wybrać schody, nasze lewe bądź nasze prawe. Lewe bliżej. Może tak być. I zaczynamy od standardowego zestawu pytań. Kim jesteś, skąd jesteś i coś o sobie. Nazywam się Krzysztof Wójcik. Chwila, ile mam lat? 14 mam lat. Chodzę do klasy drugiej gimnazjum i jestem z Połańca. To brzmi świetnie. A jak brzmi odpowiedź na moje pierwsze pytania? Ano to w tym roku obchodzimy 100. rocznicę objawień fatimskich, a te dzieci to Lucja, Franciszek i Jacynta. Przeogromne brawa. Proszę aplauz dla Krzysztofa. I w nagrodę fantastyczna opaska na rękę z przesłaniem. Dziękujemy bardzo. No i ostatnie pytanie. Przy tej okazji pokażę Państwu naszą płytę. To jest płyta, która nosi tytuł W porę i nie w porę. Ona to jest taki the best of. Zawiera najczęściej słuchane i najczęściej oglądane jako teledyski piosenki z naszego 17-lecia, bo tyle istniejemy. Gościnie Magda Anioł, Beata Bednarz i czołówka polskiej sceny chrześcijańskiej. Na płycie Testimonium W porę, nie w porę. Tą płytę będzie można kupić po koncercie, a za chwilę będzie można ją wygrać. Uwaga, pytanie. Pytanie już ostatnie w naszym konkursie. Uwaga, to jest dla wszystkich, nie tylko dla najmłodszych naszych tutaj widzów, ale dla Państwa również wszystkich zgromadzonych. Mamy 7 sakramentów, doskonale je znamy. Które spośród tych 7 sakramentów możemy przyjąć tylko jeden raz w życiu? Które sakramenty możemy przyjąć jeden raz w życiu? Nagrodą jest płyta. Myślę, że warto. Zapraszamy osobę chętną. Tak jak mówię, nie jest to tylko pytanie dla dzieci. Zapraszamy kogoś, kto będzie znał odpowiedź. Które spośród 7 sakramentów możemy przyjąć jeden raz w życiu? Tam chłopczyk, który już był, już głosi się, ale... Może damy szansę komuś innemu. Jeszcze. Uwaga, uwaga, wszyscy, którzy mnie w tej chwili słyszą. Okazja jest zabrać płytę. Wystarczy powiedzieć, które sakramenty przyjmujemy tylko i wyłącznie raz w życiu. Jest, dziewczynka, zapraszamy ciebie. No, jestem bardzo ciekaw, bo to trudne pytanie, dlatego zostawiliśmy je na koniec. Zapraszamy młodą osobę na scenę. Jak masz na imię? Przedstaw się nam. Jestem Gosia. Gosia, z której? O, tutaj nasza Gosia. Z której klasy jesteś? Czwartej. Super. Jaka jest odpowiedź? Wszystkie. Raz w życiu możemy przyjąć tylko 3 sakramenty. Pomyśl. Tak od początku. Już i podpowiada. Chrzest. I jeszcze 2. Kapłaństwo. I jeszcze jedno, które będziesz w gimnazjum być może przyjmować. To powtórz wszystkie teraz 3. No z małą podpowiedzią, gratulacje. Płyta dla ciebie. Brawa dla Gosi. No to było naprawdę trudne. Właśnie. Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo to są sakramenty, które możemy przyjąć tylko raz w życiu. Jeśli chcecie wiedzieć dlaczego, odsyłam do naszego YouTube'a. Tam są filmy z rekolekcji wielkopłotnych, które grywamy w całej Polsce dla dzieci i młodzieży. Można sobie obejrzeć, tam jest to szerzej temat omówiony.
ale póki co kontynuujemy nasz koncert i za chwilę piosenka pod tytułem W rytmie serca. Ona się zaczyna takim charakterystycznym dźwiękiem, który wydaje urządzenie kardiomonitor. Być może ktoś był kiedyś w szpitalu albo oglądał w filmie. To jest takie urządzenie monitorujące pracę serca. Chodzi o to, żebyśmy sobie zdali sprawę, że z każdym dniem, z każdą godziną mamy tych uderzeń mniej. Pan Bóg przewidział ileś tam miliardów, taką pulę i nam odlicza to serce coraz, coraz więcej. Z każdym dniem życia ubywa nam tych uderzeń serca. Kiedyś się zastanawiałem nad tym, tak sobie leżąc w ciszy i napisałem piosenkę właśnie pod tym tytułem W rytmie serca, po to, żeby sobie przypomnieć i zawsze pamiętać o tym, dokąd moje życie powinno zmierzać. Piosenkę pod tytułem Niebieska. Piosenka Niebieska, tak jak na pewno się domyślacie, opowiada o niebie. Każdy tak naprawdę o tym niebie marzy, czy do tego się przyznaje, czy nie. Ponieważ z tego raju, że przez własną głupotę, można tak powiedzieć, naszych prarodziców, musimy ponosić skutki niestety tego grzechu pierworodnego, którego była właśnie wolna Matka Boża, który powoduje to, że łatwiej nam jest zrobić coś złego niż coś dobrego i to nawet już wiedzą dzieci. Dlatego do dobra się trzeba troszkę zmobilizować. I święty Paweł, na podstawie którego jest napisana ta piosenka, mówi o tym, że trzeba zrzucić takie łachmany. My to opowiadaliśmy na rekolekcjach dzieciom, które już były po pierwszej komunii świętej, że jak sobie chodzisz w bluzie tak cały tydzień, miesiąc i nie pierzesz je i nie zdejmujesz, chociażbyś nie wiem jak uważał, zawsze gdzieś tam jakaś plamka się znajdzie. Tak samo na naszej duszy, jeśli sobie żyjemy, nawet uczciwie,
to gdzieś tam zawsze o to zło się otrzemy i zawsze to zło gdzieś tam nas poplami. Dlatego trzeba pamiętać o tych pralkach, które są również w waszym kościele. W konfesjonałach jest niszczarka, która niszczy te wszystkie grzechy. Dlatego, żeby nam się żyło lepiej, powinniśmy o tym właśnie pamiętać. Piosenka niebieska też jest o tym, że warto wybrać tę trudną drogę pod górę czasem, która się wydaje trudna, ale jak się już dojdzie na szczyt, to jest piękny widok. Zło niestety jest przeciwnie. Zaczyna się bardzo atrakcyjnie, fantastycznie, a potem już nie wiemy nawet, kiedy jest totalny zjazd. Po to święty Paweł napisał listy, żebyśmy również z jego mądrości, z natchnienia Bożego korzystali. Niebieska. Wypada piosenka pod tytułem Instrukcja obsługi, o ile dobrze pamiętam. Instrukcja obsługi. Na pewno nie jedną instrukcję obsługi mieliśmy w ręku. Do prozaicznego odkurzacza, lodówki, pralki i tak dalej.
Ale przecież Pan Bóg jako stwórca człowieka, do czego nie mamy wątpliwości, no na pewno też wyposażył człowieka w taką instrukcję, a mianowicie jest to dekalog. Niektórzy to nazywają prawo uniwersalne, tak zwane właśnie, czy ktoś jest Hindusem, czy ktoś jest Eskimosem, czy Chińczykiem, czy jest wierzący, czy nie, to wie, że nie można zabijać, nie należy kraść, niedobrze jest kogoś obmawiać. Generalnie mamy to prawo wyryte w sercach, jak Pan Bóg mówi w Starym Testamencie, że to prawo Jego wyryje w waszych sercach. I to jest właśnie to, że wiemy, jak należy postępować. Ale od tego, że wiemy, to jeszcze daleko jest do tego, jak żyjemy. Pan Bóg dał te instrukcje nie, żeby nam życie uprzykrzyć, bo ktoś myśli, tego nie wolno, tamtego nie rób, tego unikaj, tak? Ale przecież jako kochający ojciec, jeśli ktoś z was jest rodzicem, to na pewno dobrze życzy swojemu dziecku i mówi, nie dotykaj pieca, bo się sparzysz, nie wychodź bez szalika na mróz, bo się przeziębi. Na zasadzie dobre to jest przyjemne, przyjemne równa się dobre, no ale tak samo Pan Bóg, chcąc, żebyśmy się z Nim spotkali w niebie, ponieważ jest bardzo zazdrosny o człowieka, bo wie, jakie tam wypasy czekają na nas, to dał nam te instrukcje obsługi, żebyśmy się w życiu po prostu nie pogubili. I tak spróbujmy to potraktować. Te 10 rad, prostych rad, gdyby wszyscy ich przestrzegali, mielibyśmy na ziemi po prostu raj. Instrukcja obsługi.
szczególna dla nas, dla mnie i dla Agnieszki. To jest jedyna nie nasza piosenka do tej pory. Wszystkie są nasze autorskie. To jest w czasie tego koncertu jedyny cover napisany przez naszego przyjaciela Joachima Menzla. Piosenka nosi tytuł Zakochałam się na 100%. Jesteśmy małżeństwem sakramentalnym od 5 lat. We wrześniu będziemy obchodzić 5. rocznicę po ślubie. Jak wspomniałem, w domu mamy naszą 2,5-roczną Amelię Faustynę. No i ta piosenka tak opowiada o naszym narzeczeństwie, trudnym narzeczeństwie, bo Agnieszka mieszkała i pracowała w Warszawie, a ja niedaleko Rybnika, więc 350 km dokładnie, ile my mamy do domu od was, tyle mieliśmy do siebie, więc ta relacja była dosyć trudna. A ja, mając wiele za sobą niestety przykrych doświadczeń z kobietami, powiedziałem Panu Bogu, że zostaję tak zwanym singlem i koniec. Będę sobie podróżował, sprawiał przyjemności i tak dalej. No ale czegoś mi brakowało, więc postanowiłem, że właśnie poznam kogoś, ale takiego kogoś, kto mi ześle Pan Bóg. Dlatego byłem bardzo, bardzo ostrożny i powiedziałem sobie, wykorzystam, Panie Boże, moją wrodzoną przekorę i dokładnie odwrotnie, jak proponuje świat. Nie będziemy mieszkać ze sobą przed ślubem, nie będziemy z sobą współżyć, nie będziemy udawać małżeństwa na próbę. Tylko tak jak po prostu Pan Bóg, bez ciśnienia, bez jakiejś sztuczności, pomodlimy się, pójdziemy do kościoła, jak się spotykaliśmy. Trudna to była decyzja, natomiast powiem Wam tak, że nie warto marnować życia na takie próby różne, jak to, które jest teraz modne. Jeśli jesteście rodzicami dorosłego człowieka, nie pozwólcie na to, żeby człowiek sobie niszczył to życie, mieszkając z kimś tak sobie, żeby się wypróbować, bo to do niczego nie prowadzi. To się i tak rozpadnie. Wszystko się rozpadnie bez Pana Boga. Prędzej czy później, po 30 latach się mogą ludzie rozstać, jak tam nie ma tego poweru z góry, nie ma tego źródła miłości, nie ma tego odniesienia do Pana Boga, który przecież w sakramencie małżeństwa jest po to, żeby małżonkom pomagać, bo my byśmy nie dali rady. Jak człowiek by bazował tylko na uczuciach albo na świadczenie sobie usług, to daleko to nie zajedzie i prędzej czy później padnie. Jeśli powierzamy się Panu Bogu, myśmy to zrobili, mamy na obrączkach Jezu, ufam Tobie, wygrawerowane, bez daty, bez ślubu, bez imion. Mamy obraz Jezusa Miłosiernego, który wisi nad łóżkiem, taki duży, na naszej ścianie. Codziennie przed Nim klękamy, nawet jak jesteśmy bardzo pokłóceni. Pan Jezus daje siłę. Wierzcie, naprawdę Pan Jezus daje siłę. Jeżeli ktoś przeżywa jakiś kryzys, warto powierzyć wszystko Panu Bogu, bo On jest po to, żeby nam pomóc i on jedynie może to wszystko ponaprawiać i te nasze kręte drogi wyprostować. Tak było w moim życiu, ale jeden warunek, na 100%, nie na 97, nie tam sobie coś tam tak jak ja chcę. Nie, Panie Boże, tak jak Ty chcesz, to się po prostu opłaca i o tym jest ta piosenka. Może jeszcze jedno słowo ode mnie. Życzę każdej dziewczynie, każdej młodej niewieście tutaj takiego faceta, takiego mężczyzny, można powiedzieć takiego obrońcy, który może Was obroni przed Tobą samą, może Ciebie obroni. Obroni Cię przede wszystkim przed grzechem nieczystości, który będzie właśnie takim strażnikiem, będzie stał na straży Twojej czystości. Życzę Ci takiego faceta, bo takich mało. A ja muszę Wam się pochwalić, że mój mąż właśnie mnie obronił. Posłuchajcie teraz piosenki szczególnej. Zakochałam się na 100%. Yeah.
Dziękujemy bardzo. Teraz taka, bo może J316, taka bardzo piosenka, powiem, wielkanocna jeszcze, można powiedzieć. W prostych, współczesnych słowach J316 to jest inaczej Ewangelia Świętego Jana, 3 rozdział, 16 werset, ale tak w bardzo przystępnej formie, o tym, że pewnego dnia przyszedł gość i powiedział: dosyć już zniewolenia przez grzech, dosyć już napatrzyłem się na wasze cierpienie, no bo ten, kto popełnia grzech, to przede wszystkim w niego to uderza. Ja was od tego uwolnię. Musimy naprawdę w to wierzyć mocno i mieć tę świadomość, że Pan Bóg nas od grzechu uwalnia, ale to się nie dzieje na pstryknięcie, tylko to nieraz jest długi proces. Nieraz trzeba w życiu trochę przeżyć, trochę dostać od życia w tyłek, za przeproszeniem. Tak niestety bywa, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Jednego Pan Bóg pogłaszcze, jednego musi tam troszkę trącić, jednemu coś zesłać. I nawet jak ześle chorobę, nawet ciężką, to tylko dlatego, że chcę, abyśmy byli szczęśliwi wiecznie. I tu jest właśnie ta sprawa zawierzenia Panu Bogu. Jakkolwiek by nasze życie się nie potoczyło, jeśli żyjemy sakramentami, żyjemy w Kościele, jesteśmy blisko Pana Boga, to jakby nie było, będzie dobrze. Ponieważ Pan Bóg widzi dalej, niż my widzimy czubek swojego nosa. Pan Bóg widzi ostatni dzień naszego życia. I pomimo tego, że jesteśmy wolni, możemy postąpić inaczej, nam się tak wydaje, ale Pan Bóg to przewidzi wszystko, znaczy przewidzi, On to już widzi, jak postąpimy, więc obyśmy wykorzystali czas naszego życia na miłość. Jakkolwiek by nam nasze życie nie dało w kość, zawsze można być dobrym, zawsze można czynić dobro, nie bądźmy zgorzkniali, nie bądźmy zagniewani na wszystko, tylko żyjmy tak, abyśmy mogli z Panem Bogiem kiedyś się w wiecznym szczęściu radować. J316 jest właśnie o tym. Kochani, ja pokochałam tę piosenkę od pierwszego taktu, od pierwszego dźwięku. Mam nadzieję, że wy też poczujecie tę pozytywną energię. Za każdy jeden oklask, ewentualnie śpiewanie razem z nami, będę bardzo, bardzo wdzięczna, będę się bardzo cieszyć. Zapraszam was bardzo serdecznie. J316! To tytuł naszej piosenki, takiej najbardziej rockowej, najbardziej dynamicznej. Piosenka
krótko mówiąc, opowiada o bogaczu i Łazarzu. Znaczy tę przypowieść, bogacz miał wszystkiego podtąd. I to nie było złe, ale złe było to, że on nie dostrzegał tego Łazarza, który u jego tam bram, jak mówi Pismo Święte, gdzieś tam przesiadywał, no i ten się z nim nie podzielił. I tu był jego problem, nie w posiadaniu, ale w tym, że się nie podzielił niestety. No i po prostu umarł jeden i drugi. Łazarz do nieba, bogacz do piekła, no i bogacz mówi, kurczę, jak ja bym to wcześniej wiedział, idź tam, ostrzeż moich braci, żeby tu nie trafili. Wtedy mówi Łazarz, ale mają przecież, nie Łazarz, Abraham mówi, mają tam proroków, mają Pismo Święte, niech czytają. Nie, jakby ktoś powstał, a on wtedy mówi, jakby nawet ktoś powstał z martwych i im powiedział, to nie uwierzą. Chodzi o to, żebyśmy dbali o tych najmniejszych. Pan Jezus zawsze utożsamiał się z tymi najmniejszymi, nie w sensie wzrostu, ale w sensie odrzuconymi, niekochanymi, pogardzanymi ludźmi, którzy gdzieś tam na marginesie naszego życia są, bo my klasyfikujemy na podstawie grubości portfela, nie wiem, popularności, sławy. Przyjeżdża do Radomyśla jakiś aktor, gwiazda, celebryta, wszyscy się pchają, żeby może autograf, może porozmawiać, selfie sobie zrobić. Równocześnie gdzieś tam siedzi biedny człowiek na murku, może nieprzyjemnie pachnie, to i się go boimy. I tak sobie dzielimy ludzi. Pan Bóg nie patrzy na ileś literek przed nazwiskiem i u progu wieczności nie zapyta, jakiego tytułu się dorobiłeś i ile domów postawiłeś, jaki masz samochód. Tylko jaki byłeś dla tych najmniejszych. Byłem głodny, dałeś mi jeść, byłem spragniony, byłem bezdomny, pomogłeś mi, tak? Wszystko, co uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. To są słowa na sądzie ostatecznym, czytamy to w Apokalipsie. To jest bardzo ważne, dlatego pamiętajmy o tym, że możemy poświęcić nasz czas, który jest bardzo cenny teraz, chociażby porozmawiać z kimś, do kogo nikt nie przychodzi. Być może gdzieś tutaj, w jakimś domku drewnianym, mały mieszka jakaś babcia, czy jakiś człowiek samotny, który potrzebuje naszego czasu, naszej rozmowy. To naprawdę nie trzeba ciągle tam po te zakupy chodzić, tylko usiąść bez patrzenia na zegarek, porozmawiać tak od serca. Wierzcie mi, Pan Bóg się utożsamia z tymi ludźmi. Będziemy mogli wtedy powiedzieć, że nareszcie opłacało się być dobrym i Pan Bóg nas zaprasza wtedy do nieba. Pójść był błogosławiony, abyśmy te błogosławienie usłyszeli kiedyś, bo to też jest ten koncert. Nareszcie. Nie ma bungee, ale w wielu miejscach, gdzie gramy, szczególnie nad morzem, bo mamy taką trasę co roku już od 16 lat,
W sierpniu można nas spotkać nad morzem, w tym roku będziemy w Świnoujściu. Między 7 a 15 sierpnia już zapraszamy na koncert w Muszli w Świnoujściu, 8 dokładnie, jak ktoś się będzie wybierał nad morze, będziemy grać. Tam przeważnie gdzieś tam stoi bungee i parę lat temu, to już było we Władysławo, jak graliśmy, stało bungee przy plaży, się przyglądałem, o co tam chodzi. Oprócz tego, że trzeba mieć 18 lat, bo to chodzi o takie wysokie bungee, mniej więcej jak ta wieża, może wyższe. Dowód osobisty, wejść na wagę, podpisać papierek, opróżnić kieszenie i drobnym druczkiem na dole na tej tablicy było, że jak wjedziesz do góry, to ten instruktor, który za tobą jest, pan lub pani, otwiera tę bramkę i mówi 3, 2, 1, bungee. Wtedy trzeba skoczyć, nie można się wahać. Jak ktoś wtedy nie skoczy na te słowa, to zjeżdża na dół i już mu pieniążków nie wracają. W tej chwili to już chyba ze dwie stówki kosztuje. Ja sobie tak to zapamiętałem i po paru latach od tego zdarzenia napisałem piosenkę pod tytułem 3, 2, 1, bungee, która mówi o tym, żeby dobre decyzje podejmować od razu. Bo jak mówiłem wcześniej, mamy skłonność do tego, że łatwiej nam jest popełnić coś złego, zrobić niż dobrego. Więc jak czujemy taki delikatny potrzeb, żebyśmy komuś pomogli albo żebyśmy coś dobrego zrobili, to nie czekajmy, aż nam przejdzie, bo za chwilę naprawdę nam przejdzie. Tak to jest z tym dobrem w życiu. Przykład, jakiś wypadek na drodze, ludzie wyciągają komórki, facet leży, krew na chodniku, filmują. No przecież ktoś zadzwoni, nie? Na pewno ktoś zadzwoni. Okazuje się, że nikt nie zadzwoni, wszyscy filmują. Zróbmy coś od razu dobrego, jak mamy taki właśnie potrzeb, zaufajmy Panu Bogu, tak jak ufa ten, który skacze z bungee, że ta lina jest dobra, że ma atest i że nie spadnie na głowę i już będzie po nim. To jest zaufanie, takie w życiu, żeby się przed Panem Bogiem nie chować, bo się i tak nie schowamy. 3, 2, 1, bungee. Ewangelizacyjny zespół Testimonium. Testimonium znaczy świadectwo. Jesteśmy z Leszyn obok Rybnika, 350 km. Dzięki księdzu Marianowi, który już po raz kolejny nas to zaprosił. Graliśmy 6 lat temu, dokładnie w tym samym miejscu, wtedy padał deszcz.
troszkę inny skład. Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku, mamy stronę testimonium.pl, mamy teledyski też na YouTubie. Dzisiejszy koncert będzie można zobaczyć jeszcze dzisiaj na YouTubie, w całości jest rejestrowany. Będą zdjęcia, przy okazji dzięki osobom, które robią nam zdjęcia, będziemy mogli udokumentować ten pobyt tutaj. Będą również po koncercie płyty, będzie można podejść, porozmawiać. A za chwilę szczególna pieśń ku czci Matki Bożej, najstarszy polski tekst. Wiecie, o co chodzi, pierwszy hymn Polski. Jaki nosi tytuł? No właśnie. No tutaj na pewno wiedzą, bo tutaj brzmi codziennie Bogurodzica. W sanktuarium Matki Bożej przy odsłonięciu obrazu i zasłonięciu dwóch obrazów, nawet jesteś lepszy od Częstochowy, jest, wybrzmiewa właśnie, ale w takiej tradycyjnej formie chorałowej. Natomiast my zagramy tę samą pieśń w takiej bardziej rockowej aranżacji, po to, żeby przybliżyć młodszym pokoleniom, którzy być może do chorału nie sięgną. Być może gdzieś tam na lekcji historii się dowiedzą, że ta pieśń zagrzewała naszych rycerzy w bitwie pod Grunwaldem i nie tylko. Król Jan III Sobieski, zanim wyruszył pod Wiedeń. Historia się, słuchajcie, powtarza. Wtedy nieudolny cesarz Niemiec, który nie mógł sobie poradzić z napływem Turków do Europy, poprosił papieża. Papież posłał Janka, powiedział: Janek Sobieski, weź, jedź to załatw tam. Zanim wyruszył, król Jan III Sobieski zatrzymał się w Częstochowie, powierzył siebie, swoje wojsko i naród opiece Matki Bożej i zwyciężyliśmy. Cud nad Wisłą, trochę bliższa historia, dzięki Matce Bożej. Na pewno pamiętacie taką modlitwę pod Twoją obronę. Być może jako dzieci się uczyliśmy tego, jak się czegoś boimy, jak gdzieś jedziemy, mamy ważną decyzję, jakąś sprawę do załatwienia, nawet w duchu, w ciszy, w autobusie, w samochodzie. Odmówmy tę modlitwę, ofiarujmy nasze sprawy Matce Bożej, bo ona naprawdę wiele, wiele może. Pamiętacie cud w Kanie Galilejskiej i nie tylko. Matka Boża bardzo wiele może wyprosić. Zanim jeszcze zagramy tę piosenkę, to Agnieszka, specjalistka od tych spraw, jeszcze wytłumaczy trochę o tej pieśni, a ja idę się przygotować do niej. No moi drodzy, no może nie będę tutaj jakiegoś wykładu specjalnego głosić, bo taka krótka przerwa, ponieważ Sebastian musi się odpowiednio przygotować i dosyć długo mu to idzie, ale zakłada specjalny strój, myślę, że on też wytłumaczy, o co chodzi, jeżeli zobaczycie właśnie specjalny też orzeł. Jaki to jest orzeł? Proszę bardzo. To jest orzeł piastowski i mniej więcej taką narzutę na zbrojach, nie wiem jak się to fachowo nazywa, mieli rycerze właśnie. I pamiętajmy o tym, że kiedy mądrzy włodarze naszego kraju powierzali siebie Matce Bożej i Panu Bogu i liczyli się z Panem Bogiem, Polska była potęgą. Po zwycięstwie pod Grunwaldem byliśmy potęgą nie tylko gospodarczą, ale militarną. Bano się nas, byliśmy liderem Europy dzięki Matce Bożej. Warto o tym pomyśleć, że również w naszym życiu te wszystkie trudne sprawy zawierzajmy jej. Ona na pewno wie, co z tym zrobić. Bogurodzica. Thank you.
właśnie zbliżając się powoli do końca naszego koncertu, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować na pierwszym miejscu Panu Bogu za to, że możemy się tutaj wszyscy spotkać, za to, że mogliśmy tu przyjść o własnych siłach, że widzimy, że słyszymy, że mamy piękną pogodę, że mamy wspaniałego księdza Mariana, organizatora i nie tylko księdza Mariana, bo również tych, którzy mu pomagają. Od wczoraj już tutaj jesteśmy, gościliśmy tutaj w waszym domu rekolekcyjnym od wczoraj i przyglądaliśmy się przygotowaniu. Mnóstwo pracy do późnych godzin nocnych. Wszystkim, których nie widać, a przygotowali ten festyn, serdecznie dziękujemy za ciepłe przyjęcie jak zwykle. Dziękujemy wam, że jesteście tutaj. Jesteśmy zespołem ewangelizacyjnym, więc czasami mówimy rzeczy trudne, czy rzeczy niewygodne. Czasem w porę, czasem nie w porę. Tak jest też tytuł naszej płyty. Ale dziękujemy serdecznie, że mogliśmy się tutaj pojawić. Jeszcze na koniec oddaję mikrofon księdzu Marianowi. Moi drodzy, ja bardzo serdecznie dziękuję dla zespołu Testimonium. Tak prywatnie, to część z nich to jest małżeństwo. Wiemy! Wiecie już. Super. Bardzo dziękuję za ten koncert. Dziękuję za to, że zechcieli do nas przyjechać i że wspólnie tą modlitwą, śpiewem, pochwaliliśmy Pana Boga. Brawa dla zespołu Testimonium. Wielkie brawa dla zespołu, który ubogacił nas dzisiaj swoim śpiewem, który ubogacił nasz piknik. Bóg zapłaci. Na zakończenie jeszcze dwie do was prośby. Staramy się kierować w życiu Pismem Świętym jako zespół. Czytamy codziennie z Agnieszką, rano i wieczorem mamy w telefonie. Jeśli ktoś ma telefon, czy to z iOS-em, czy z systemem Android, czy z Windows Phone, może sobie ściągnąć Pismo Święte całkiem za darmo. Nawet jak się komuś nie chce czytać, to tam jest opcja, że automatycznie jest odczytywany na głos. Naprawdę zobaczycie, jak wiele spraw, wiele odpowiedzi na wasze modlitwy, na różne nurtujące nas sprawy, pytania znajdziecie właśnie w Biblii, w Piśmie Świętym. Wystarczy otworzyć. 27 lat temu mnie ktoś to powiedział, jak ja miałem jeszcze długie włosy, grałem muzykę ciężką, rockową. Nigdy nie byłem jakoś daleko od Kościoła, ale to było takie, zostałem wychowany w rodzinie katolickiej i miałem takie nowiutkie Pismo Święte, nieotwierane jeszcze. I wszedłem do domu jako nastolatek i sobie tak zacząłem czytać, to mnie tak wciągnęło, że do tej pory bardzo się dziwię, jakie to jest wszystko aktualne. To jest słowo żywe, jest bardziej aktualne niż cały internet. Słowo, które jest w stanie pomóc twoim uzależnieniom, twoim ciemnym stronom, potrafi odpowiedzieć na takie pytanie, gdzie nikt nie potrafi tobie odpowiedzieć. Sięgnij po Pismo Święte, ściągnij sobie na telefon, odkurz z najwyższej półki, przeczytaj już dziś. Wszyscy, którzy mnie słyszą, serdecznie zapraszamy do posłuchania Bożej odpowiedzi na nasze modlitwy. My prosimy, Pan Bóg odpowiada w Piśmie Świętym. Druga sprawa, jak nam się rozładuje telefon, albo aparat, albo coś tam, jakieś urządzenie, no to szukamy ładowarki. Jak gdzieś wyjeżdżamy na dłużej, to zawsze pytanie, czy wziąłeś ładowarkę, musi być zawsze na bieżąco, tak, online, przy telefonie, jakby się coś wydarzyło i to jest dobre. Ale jak nam się rozładuje dobroć w sercu, a to się objawia tym, że jesteśmy, nie wiem, nieznośni, że trudno nam wytrzymać ze współmałżonkiem, nie mamy cierpliwości do dzieci, kłócimy się, to znaczy, że trzeba się podłączyć. Tam jest, w Kościele jest takie źródło energii, prawdy, piękna, miłości. Wystarczy przyjąć do serca Pana Jezusa i wtedy to serce jest już podładowane dobrem. Wtedy jest łatwiej być dobrym. Im to częściej, zauważcie, ludzie, którzy przyjmują często Pana Jezusa w Komunii Świętej, łatwiej im być dobrym. Jeśli zależy ci na tym, żeby mieć siłę do codziennego, uczciwego życia, nie trzeba sobie dokładać umartwień. Uczciwe życie już jest trudne. To korzystaj z tej ładowarki, korzystaj z tego powerbanku, który daje ci Pan Jezus. To jest nasze przesłanie na koniec. Piosenka Miłości, Szansę Dziś Daj zakończy ten koncert. Grał i śpiewa dla was zespół Testimonium, testimonium.pl. Znajdźcie nas w internecie, mamy Facebook, mamy YouTube, gdzie jest mnóstwo teledysków do naszych utworów, różne programy z naszym udziałem. Będzie również dzisiaj wieczorem, postaram się w drodze wrzucić ten filmik z tego koncertu dzisiejszego, będzie można sobie to przypomnieć. A dla tych, którzy chcą zabrać nasze piosenki z sobą do domu albo komuś zrobić prezent po koncercie w cenie symbolicznej, na wsparcie naszej działalności, żebyśmy mogli jeszcze podróżować więcej i mówić o tym, co mówiliśmy do was, budzić sumienia i reklamować wartości. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy wszystkim.
Zostańcie z Panem Bogiem. Możesz zmienić je, możesz.
Gosia. Klawisze, flet, śpiew, Agnieszka. Gitara elektryczna, komentarze, Sebastian. Naprawdę? Pewnie. No dobra. Dobrze, jak tak bardzo chcecie. Okej. Dobrze, to dajemy wam szansę. Sami tego chcieliście. Zagramy jeszcze raz dla was...